W dniach 2 i 3 czerwca bieżącego roku w naszym mieście odbyło się dwudniowe spotkanie strażaków z gminy Strzegom i miasta partnerskiego Chorzyce w ramach międzynarodowego projektu pod nazwą Czesko-Polskie Zawody Strażackie. Całe dzisiejsze spotkanie jest realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu rozwoju funduszu regionalnego oraz budżetu państwa. Mamy taką dotację poprzez Euroregion Klasensis i bardzo się cieszę, że takie zawody dzisiaj się tu odbywają. Mamy gości z Chorzyc, jest pan starosta, mamy także gości z Podhajec, z Ukrainy, jest Ira, też pani starosta, obserwują, podglądają, a projekt zakończy się we wrześniu, kiedy to pojedziemy z naszą najlepszą dzisiaj jednostką, by wziąć udział w zawodach pożarniczych właśnie w Chorzycach. Super współpraca z miastem Chorzyce. Realizujemy w tej chwili 4 programy i tylko idzie się cieszyć z tego. Trudu organizacyjnego tego przedsięwzięcia podjęli się gmina Strzegom i Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Strzegomiu. Dzisiaj startuje 10 drużyn, 11 z Czech i z Ukrainy, natomiast zawody polegają na przeprowadzeniu 2 konkurencji sportowych. Pierwszą z nich jest sztafeta 7x50 metrów. Zawodnik stojący na starcie ma za zadanie dostarczyć prądownicę na linię mety i nie może tej prądownicy zgubić, nie może przekroczyć linii. Tych konkurencji po drodze jest troszeczkę, także trzeba uważać, aby nie przekroczyć. Za każdą niedoskonałość są naliczone punkty karne. Druga konkurencja jest to ćwiczenie bojowe. Polega ono na podaniu prądu wody, strąceniu tych 4 pachołków tutaj na końcu i obróceniu tarczy o 180 stopni. Kilkugodzinne zmagania strażaków w upale dostarczyły wiele emocji publiczności, która mocno dopingowała wszystkim uczestnikom. W bojówce są 2 roty. Pierwsza rota i druga rota. Jest trójnik i sawniak. Musimy, naszym zadaniem jest to, żeby strącić wszystkie pachołki i przekręcić metalowe kółko. Do Strzegomia na zaproszenie burmistrza Zbigniewa Suchyty przyjechali także goście z zaprzyjaźnionego miasta Podhajce na Ukrainie. Nam przyjemno pracować z taką dobrą, przyjemną władzą miasta Strzegom. My pracujemy już ponad 3 roki jak miasta partnery. Minulego року ми приїздили сюди з делегацією з України, відкривали такий парк міст партнерських, і там є встановлений наш пам'ятний знак і наш герб міста. Ми працюємо в рамках співпраці по обміну досвідом між молоддю, ми працюємо по обміну досвідом між пожежними частинами, які в нас є на території нашого району, а також ми культурно співпрацюємо, обмінюємося думками і зав'язуємо хороші зв'язки з нашими містами, з містом-партнером і з такими приємними людьми, які проживають тут в місті. Z pobytu w naszym mieście bardzo zadowolony był starosta czeskiego miasta Chorzyce, Aleš Svoboda, który w samych superlatywach oceniał czesko-polskie zawody pożarnicze. Ta współpraca się teprve rozbíhá. To nasze partnerstwo trwa w podstawie 3 roky, ale ja jestem we Strzegomi po 3. nebo po 4. a widzimy tady obrovský posuny, takže vám závidíme tady ten krásny areál, ve kterém můžete udělat takové závody strażaków u nás hasičů, takže jsem moc rád, chci poděkovat za pozvání a myslím si, že před námi je velká spousta dalších projektů. Možná jste zapomněl na projekt kultury, u nás bude vlastně Mezinárodní festival krásných umění, kam přijedou vaši zástupci, takže to pole je široké, sport, kultura, hasiči, stražáci a cesta kamene v první řadě. A chystáme další překvapení, uvidíme, jestli se podaří. Strażacy wykazali się wspaniałym wyszkoleniem technicznym, refleksem i świetnym przygotowaniem kondycyjnym. Wśród seniorów najlepsi okazali się ochotnicy ze Stanowic, którzy wyprzedzili zespoły ze Strzegomia i Tomkowic. Reprezentacja Chorzyc wystąpiła gościnnie, osiągając wynik, który dałby jej miejsce w ścisłej czołówce. Warto pochwalić także drużyny z Kostrzy, które były bezkonkurencyjne wśród młodszych kategorii wiekowych. Na zakończenie turnieju wręczono puchar i medale wszystkim startującym drużynom.